Cześć wszystkim, z tej strony Raon. Witam was w kolejnym odcinku God of War Wstąpienie. I chyba praktycznie jesteśmy przy samej tej latarni, przy wejściu do tej latarni, tak więc bez zbędnego pieprzenia wchodzimy do środka. I lecimy do samej góry, gdzie to światło nas poprowadzi. Nie mam pojęcia, ale już się nie mogę doczekać, aby zobaczyć właśnie. Jesteśmy tak, jesteśmy na samej górze. W tej świątyni mają, w tej latarni są te oczy prawdy, czy jakoś tak, bo one się, oczy prawdy, tak. Amulet Uroborusa, przytrzymaj L2, aby aktywować, znowu. Regeneracja. Tak, czyli już będzie całkowicie chyba cały posąg naprawiony, zajebiście to jest zrobione, akurat... Zabawa z tym naprawianiem tego wszystkiego naprawdę mi się podoba. Tak, teraz patrzę, czy to czasem jest Napoleon, czy nie, ten co był w drugiej części. Się zastanawiam, czy to ten sam posąg. Oczy Apollona. To są te oczy prawdy chyba, tak mi się zdaje. One nam chyba wskażą, te światło wskaże nam drogę. Albo jakiś ostatni artefakt, bo wiem, że tam brakuje nam ostatniego artefaktu. Ale dobrze, dobrze. Tutaj jest maczuga. O, czekajcie, dwie skrzynki z życiem? Z życiem, nie? Nie będę tam tej brał. Tutaj możemy sobie... Czekajcie. Czy to mogę zwalić? Nie, nie mogę tego na dół stoczyć, ale... Tak, teraz muszę się rozejrzeć i zobaczyć co i jak. Czy na to można zrobić... użyć amuletu? Chyba nie raczej. Ale dobra, chyba wiem o co chodzi. Tam na sam róg, jak weźmiemy, to powinniśmy wskoczyć tutaj. Tak jest, udało się. Tam nie można wejść. Tutaj jest oczywiście jakaś dźwigienka czy coś. Ale jeszcze patrzę. Tutaj następna. Właśnie, o to mi chodzi. O skrzynki. I chyba teraz już powinno... Tak, starczy nam na ulepszenie do końca. Hadesa, ostrzy... Znaczy magii Hadesa. Udręka Hadesa R2 i R2 w powietrzu, zaraz zobaczymy. Ohoho, panie! Panie, kocham te ostrza, kocham te magię. No nic, czyli mamy już dwie. Tą ognistą i... czekajcie. No kurczę, miałeś zrobić klona. Co ty robisz? Jeszcze raz. Chyba, że blokuje nam po prostu... Poczekajcie. Możliwe, że tam nam blokuje... Chyba tak. Czyli dobra, zajmijmy się może tą drugą dźwignią. Tak, czyli co? Obniżył się ten promień. I teraz przykładowo, jakbym chciał, to też nic z tym nie zrobię, bo znowu nam blokuje to. Rozumiem. Tutaj nic innego nie zrobię. Ten promień na szczęście nam nic tam nie robi, nie? Na górze jest drabina, tak? Teraz tak patrzę. Aha, tu się nam otworzyło takie wejście, rozumiem. Czyli możemy już sobie tutaj normalnie wchodzić. No, co jest?
Dobra. Na razie nie mam pojęcia, co mamy zrobić, ale spróbuję tutaj gdzieś tych amuletów pierdół jakieś użyć po prostu. Chociaż nic się tu nie świeci, nie ma zamiaru się świecić. No dalej nie mogę zrobić, nie mogę klona postawić tam. Czekajcie. Czy na tą siatkę da radę wskoczyć? Nie mam pojęcia, zaraz spróbuję sobie z tego zeskoczyć. Nie, na to na pewno nie da rady wejść. Ten kryształ na pewno jak podniesiemy, to on jakoś skrzyżuje ten, no, ten promień po prostu w jakąś inną stronę. Tak mi się zdaje przynajmniej, ale kurczę, no co ja mam tu zrobić teraz? Nie mam pojęcia, znowu. Nie widzę żadnych innych dźwigni. Teraz tak, to... Czy to można jeszcze... Aha, z powrotem do góry, tak? No okej, no dobra. I tam na dole się znowu nam zamknęło. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy tu nie ma jakiejś dźwigni dodatkowej czy coś takiego? Tutaj może zobaczmy, bo tak jakoś z ukosa może być schowane coś, ale... No nie widzę, nie widzę tego. Chyba, że... No nie, na to użyć nie możemy tej magii. Kurczę, przecież to można wywalić tutaj na wierzch. Czekajcie. Na wierzch, znaczy z tego. Aha, okej, okej, wszystko jasne. No to teraz troszeczkę w innym świetle to wszystko stawia. Zaraz się pobawimy. O, pięknie, jeszcze kurczę, chyba hadesowe ścierwa. Jestem ciekawy tą magię na nich, wiecie? Kurwa, ale to jest zajebiście wygląda. Wow, jak to szybko zabija. Widzieliście? Wpadają masakra, ale chyba dwa paski nam aż to zużywa. Tych nie lubię. One się pod tą ziemię chowają, sukinsyny. Gdzieś tu lata, nie? Jest. Dawaj go, dawaj go. Tak jest. Nie no, potężne są te ostrza. Ta magia, zobaczcie jak ona działa. Haha, zajebiście. Zaraz użyjemy na niego. No masakra, miota nim jak szatan. Jeszcze raz. Kurwa, kocham. Kocham tą magię. Naprawdę mi się podoba. Coś kurwa obłędnego.
Ale nie ma już, nie ma, skończyła się, kurczę, skończyło się, dobre. Wykończ, wykończ tamtego. Łap go, póki kurczę, ja pierdzielę. Uciekaj, kurczę, czemu on jest taki opóźniony w unikach? Dobra, dawaj, dawaj, teraz. Haha, zajebiście. Dobra, ten jest z głowy. Jakbym miał wybierać Boga w multiplayerze dla kogo, to na pewno to by był Hades. Nie wiem, ale jakoś zawsze mi się podobały i w trójce te ostrza, i w jedynce chyba ta armia Hadesa. Naprawdę, wzywanie takich, no po prostu pomocników. Lubiłem takie magie na tego rodzaju magię. Dobra, tak go wykończę już normalnie. Troszeczkę, a jeszcze te krzykaczki, no, szlak, haha. Nie mam magii, szkoda. Znaczy mogę użyć tej Aresa, ale... Ależ one wkurwiają, zobaczcie jak one stunują. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, zmieńmy troszeczkę na magię ognia, bo mam jeszcze tutaj, mogę użyć właśnie tego skilla. I dawaj, 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 wykończ go. Jeszcze ponapieprzamy trochę nim. Wyciągaj go, wyciągaj go, kurde. Uzupełniła się magia. Ok, zmieniam z powrotem. Czekajcie. Jedziesz. Ale zajebiste, kurwa. Kto to wymyślił? Koleś miał łeb. Kocham to, kocham to, kurczę. No i żyry i cement. No chodź, 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 chodź. Jesteś sam, już sobie nie poradzisz. Tak jest. No i chyba to będą wszystkie w końcu, co? Teraz tak patrzę, bo to, znaczy ten podest cały, chyba nam dzięki niemu to wskoczymy. Tak, uda się tu wskoczyć. Tylko jeszcze wrócę sobie tam i zobaczę teraz, co się stanie, jak tą drugą dźwignię uruchomimy. Po prostu to chyba będzie, tak mi się zdaje, że będzie podtrzymywać tą na górze. Aha, to włoży to. Jeszcze raz. Tu chyba będzie trzeba teraz klona zrobić. Tym razem już chyba powinno się udać. No nie da rady. Czyli co? Szybko spróbować tam przebiec. Nie wiem, czy zdążę w ogóle, ale spróbuję. Kurwa, nie dam rady. Chociaż to jest niedaleko.
Czekajcie, czekajcie. No dobra, teraz to skręciło w inną stronę. Ale to musi być coś związane, wiecie co, z tym. No bo nie wierzę, że tutaj nie możemy czegoś zrobić. Okej, to skręciło tam gdzieś, tak? No i właśnie, tu nic nie zrobię. Zaraz, zobaczę jeszcze sobie tutaj po tej drabince, czy jest... O, tu są skrzynki. Tylko z nich będą orby teraz. Ale to dobrze, to dobrze. No muszę obczaić, bo możliwe, że tu z innej strony po prostu coś nie. Tędy nie przejdziemy, bo już widzę. Znowu teraz to trzeba wziąć. Jeszcze się tak zastanawiam, czy jakbym to wziął... Tak, ale teraz tam nie wskoczy. Cholera, no. Czekajcie, jeszcze inaczej. Spróbujemy to inaczej zrobić. Światło obniżę. I ten podest weźmiemy tutaj, podtoczymy na środek, wiecie, żeby... Chociaż nie, to nic nie da, kurczę, bo przecież tamto w górze cały czas będzie teraz. Z tego względu, że nic na górze go nie trzyma. Ale... coś, kurczę... Czekajcie. Tam idzie taki wał, nie? On na pewno coś na to może przetoczyć. No na pewno, tak to nie zdążę. To nawet nie ma mowy o tym. Jeszcze raz wezmę z drugiej strony, przejdę, zobaczę. Może coś tam minęłem, albo jakoś inaczej z drugiej strony to będzie wyglądać. No tak, tu nic nie ma. No tu nie przejdę, na pewno. Chociaż nie, czekajcie, tu są takie te... Aha, chwila, chwila, chwila. To jest śruba, ona po prostu tutaj nas przetoczy. Rozumiem, rozumiem. Ej, kurczę, to już źle, ale już kumam, o co chodzi, wiecie? Musimy to inaczej zrobić. Tak jak mówiłem, ten podest będzie trzeba tu pod spód wziąć. Chociaż niekoniecznie, niekoniecznie, ale dobra, spróbuję z tym. Nie, źle. Dobrze było. Kurwa mać, no. No przecież tutaj nie wejdę. Czyli tak, tam na pewno będzie trzeba klona postawić, to jestem tego stuprocentowo pewny. I później, jak włączymy tą dźwignię, którą tam widzieliście, która właśnie cofała cały czas się do tyłu, jak włączę tą dźwignię, po prostu dezaktywuję klona, no i to nam spadnie i zablokuje ją. Przynajmniej tak myślę, że będzie. Ale zaraz zobaczymy to w praktyce. Zapomniałem, że to jest śruba, właśnie, ona się tu przetacza, przetacza cały czas. Okej, no i właśnie, tu zrobimy sobie klona. On będzie, kurczę, nam trzymał to w dole. A teraz tak. To szybko wziąć. Aha. O. Kurwa mać, no. No
No to teraz... Znowu coś nie tak. Chwila, chwila. Dobra, dobra. Wiem już o co chodzi, tylko trzeba to będzie szybko zrobić. Klona trzeba postawić tam. On się po prostu, ta śruba będzie go tam przetaczać. O kurczę, no. Kolejna zagadka i znowu leżę. Ale jakoś tam chyba... Tak mi się zdaje, że tym razem to o to chodzi. Zaraz zobaczymy zresztą. Czekajcie. Weźmiemy go na samym rogu, tu postawimy. Żebyśmy mieli... czasu. Jest tam? Jest. Dobra. Teraz trzeba szybko. O kurde, no. Nie wiem, czy zdążę. Szybko, 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 szybko. Bo to zaraz tu będzie. Proszę, zdąż, zdąż. Może uda się, może się uda. Tak, w ostatniej chwili. Ok, teraz możemy to puścić. I to jak chyba obniżymy, to powinno nam dać ten wymarzony efekt. W końcu. No nieźle, nieźle. Z tymi zagadkami się postarali w tej części. Tak, i możemy iść na górę. Ale dobrze, kochani, w tym miejscu sobie skończymy. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć!